Żal Państwu zwierząt przebywających w schronisku, lecz nie mają Państwo warunków i możliwości, aby adoptować bezdomnego psa. Teraz jest możliwość, aby pomóc pupilom wirtualnie. W jaki sposób? Już wyjaśniamy. Głosując na Plac dla Psów w ramach budżetu obywatelskiego, zapewne Państwo zauważyli, że na Facebooku schroniska i stronie internetowej pojawiają się zdjęcia oraz filmy na temat czworonożnych mieszkańców przytuliska, zachęcające do nieco innej adopcji. Wirtualna adopcja autentycznie ruszyła już w tej chwili tak dość mocno i medialnie. Bardzo zachęcamy wszystkich mieszkańców do korzystania właśnie z tej formy opieki nad zwierzętami, ponieważ jest to pewna forma, którą można zastąpić sobie normalną adopcję, czyli jeżeli ktoś nie może mieć tego zwierzaka w domu, a chciałby się bardzo zaopiekować, to może to zrobić poprzez właśnie wirtualną adopcję. Wystarczy wejść na stronę internetową Raciborskiego Schroniska, wybrać zakładkę Adopcja i spośród listy piesków wybrać pupila, którego chcemy wirtualnie adoptować. Wtedy zostaniemy przekierowani do strony, gdzie należy wprowadzić tylko podstawowe dane dotyczące NIK-u, adresu e-mailowego swojego, który jest wykorzystywany potem do kontaktu z tą osobą i kwotę, którą się deklaruje. Oczywiście trzeba zaakceptować postanowienia regulaminu wirtualnej adopcji. I to wystarcza, żeby tym wirtualnym właścicielem się stać. Jeżeli ktoś chce, może nam podać po prostu też w uzupełnieniu dane swoje personalne, które też musi jakby wyrazić zgodę na ich udostępnienie. One będą wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów wirtualnej adopcji. De facto nam one nie są potrzebne dla bytności zwierząt, dla polepszania ich warunków bytowych. Najważniejsze jest, żeby miał takiego wirtualnego opiekuna poszczególny pies i wtedy te wszystkie środki, które spływają do nas, czy będą spływały z tej wirtualnej adopcji, będą właśnie przeznaczane na schronisko i zwierzęta w nim się znajdujące. Darczyńca formularzu adopcji sam określa kwotę, jaką chce wpłacać na rzecz pieska. Adopcji może dokonać także firma, szkolna klasa czy stowarzyszenie. Mamy już jedną osobę, która zgłosiła się. Jest to pierwsza pani Katarzyna z Raciborza, która zaadoptowała wirtualnie dwa psiaki. Ta cała akcja medialna dopiero rusza. My mamy jeszcze całą akcję przygotowaną, którą będziemy wspólnie tutaj i z miastem i z powiatem raciborskim prowadzić, taką promocyjną tej wirtualnej adopcji, ale to troszeczkę w odleglejszej perspektywie czasowej. Niemniej bardzo się cieszymy się, że już zaczęła ona funkcjonować dzięki i nowej stronie internetowej, która funkcjonuje, i Facebookowi. Jaką odpowiedzialność ponosimy, jeżeli zdecydujemy się adoptować takiego psiaka wirtualnie? Nie ma tutaj żadnej odpowiedzialności w tym zakresie i ciążących obowiązków na tej osobie. Generalnie deklaruje ona chęć wspomożenia tego psa, czy też schroniska poprzez właśnie konkretnego zwierzaka. Ma oczywiście ta osoba możliwość, jeżeli mieszka blisko, przyjść do schroniska, może tego psa zobaczyć na żywo, może z nim wyjść na spacer gdzieś. Plac dla psów, który będzie realizowany w przyszłym roku w ramach budżetu obywatelskiego, umożliwi takie właśnie swobodne przebywanie z psem na terenie zamkniętym, gdzie będzie można go poprzez zabawę i jakieś formy inne uspołeczniać. W Raciborskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt przebywa ponad 90 psów. Dzięki wirtualnej adopcji mamy okazję polepszyć ich byt i komfort. Jest to bardzo ważne dla psów, których szansa na tradycyjną adopcję jest bardzo mała.